Radosław Urbania, Bartłomiej Nowicki, Mikołaj Kujawski, trójka arbitrów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, drużyna Gosi, drużyna Unii-Skierniewicy, bramce Artur Melon, dwójką Przemysław Jakubiak, czwórką Krzysztof Wojciechowski, piątką Konrad Kowalczyk, siódemką Damian Koziew, ósemką Patryk Pomianowski, z jedenastką Maciej Wyszogorski, trzynastką Michał Szaplanski, z dwudziestką Tomasz Kolu, 23 Szymon Iwała i numer 99 Kamil Sakiło, 20 goli do tej pory, wicelider czwartej ligi, jeżeli chodzi o skuteczność piłkarską. W rezerwie Wojciech Jarosko, Patryk Wojańczyk, Artur Abrowiński, Mateusz Mierowicz, Bartłomiej Krupa i Adrian Kutka. Trener Rafał Smalec, asystent Jacek Królik, Paweł Wójcik, kierownik drużyny, dyrektor klubu Leszek Kośmiał. Mamy również asystentów trenera Kamil Wojszczyk i Piotr Kolęca. Witamy ekipę, team i cały Unii-Skierniewicy. Drużyna gospodarzy KS Sarbos Kutno. Bramce Michał Sarkowicz, Wójt Dominik Dębowski, Pani Wielbę, Erik Łupaki, Tadej, Unia-Skierniewicy. Przemysław Jakubiak. Piękna obrona na rzut rożny Michała Sokołowicza. Przemysław Jakubia. Przemysław Jakubia. Sokołowicz. 32 minuta. Karty z kapelusza. Karnego prowadzi 1-0 skutecznym szczęściem Przemysław Jakubia. Dziękujemy piłkarzom obu drużyn za pierwszą połowę spotkania. Skierniewic rozpoczyna druga połowę spotkania. Tomasz Polus. Dobra. Kapitan Konrad Kowalczyk,
Roni Michał Sokołowi. Gdy gra Adrian Wódka w Skierniewicach, jak jest Wódka. Artur Zemelon. Będzie raz prawy. Dziękujemy pięknie, kłaniamy się Państwu i do zobaczenia.